Cześć, to Stanofara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale Gry Brawl Stars został opublikowany nowy Brawl Talk i dzisiaj sobie go omówimy. Wraz ze zbliżającą się aktualizacją do gry zostanie dodany nowy zadymiarz z Alei Pucharków. Tak, to jest nowość, bo dawno nie było żadnego zadymiarza z Alei Pucharków. Do gry powraca PSG Cup. Pamiętacie ten challenge, co w zeszłym roku mogliśmy zagrać o PSG Shelly? W tym roku będziemy mogli zagrać o PSG Dynamike'a. A teraz, moi drodzy, skupcie się. Ważna informacja, w sumie najważniejsza w dzisiejszym odcinku. Tryb Power Play zostanie usunięty. Nie ma. Koniec koncerta. Finito. Ende. Game over. Nie ma. Po prostu. Zastąpią go czymś innym. Czymś o wiele, wiele lepszym. Więc moi drogi przyjacielu, jeżeli chciałbyś, żeby ta aktualizacja jeszcze była w tym tygodniu, to zostaw łapeczkę w górę. No, być może Supercell się nad nami zlituje i opublikuje jeszcze w tym tygodniu. Sprawdzimy generalnie, ile osób chętnych, zostawiając łapkę w górę, chciałoby, aby została dodana aktualizacja w tym tygodniu. Jak widzieliście w intro, tak będzie wyglądał nowy zadymiarz i nazywa się, moi drodzy, Stew. Tak. I to nie jest ten Stew z Teamu X, polski pingwin, tylko to jest połączenie Rico z motorkiem w tyłku. Tak on wygląda. A teraz, moi drodzy, polecam jeszcze dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję ślicznie za wsparcie, pamiętajcie, że kodzik resetuje się co tydzień, a jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, no to nagrywajcie to, podsyłajcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli wasz krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości megaboxa. Przejdźmy teraz do omawiania Brawl Talka. Stew to żywy robot do testów zderzeniowych i kiedyś testował atrakcję w Star Parku. Jak pokazały badania użytkowników, ludzie bardzo lubią oglądać, jak coś się rozbija. Więc został zawodowym kaskaderem. Stew jest nowym brawlerem z Alei Pucharków, a jego główny atak to strzały pirotechniczne z jego palców. Jego ultimate atak jest po prostu przekozacki, czegoś takiego jeszcze nie było. Stew robi unik w przód o krótkim zasięgu, zostawiając za sobą płonący ślad, który potrafi odrzucać przeciwników. Najlepsze jest to, że jeżeli raz trafimy z przeciwnika, ultimate atak ładuje nam się do pełna. Ta umiejętność się w szczególności nam przyda, kiedy będziemy grali Brawl. Rozumiecie, będziemy szybko biegali i dryblowali kozacko piłką i w ogóle będziemy lepsi od Cristiano Ronaldo. Stew oczywiście dostanie też swój nowy skin, który nazywa się Superstar Stew, który jest zainspirowany zawodowym kaskaderem Evilem Canivelem. A skoro mowa o Brawl Ballu, to pod koniec tego miesiąca będziecie mogli pokazać swoje umiejętności w nowym challenge'u od PSG. Wygraj 9 gier i zgarnij PSG Majka. Jeżeli przegrasz 4, to wypadasz. Albo i nie, tym razem Supercell się nad nami zlitował i jeżeli przegramy 4 razy w turnieju, no to możemy wykupić sobie za 30 gemów dwie dodatkowe szanse. Więc z pewnością w tym sezonie więcej osób wygra właśnie ten przekozacki skin. Powiem wam szczerze, że to jest bardzo fajna opcja, że możemy sobie dokupić dodatkowe sloty, bo z pewnością wielu z was właśnie w ten sposób przegrało, że na przykład ostatni mecz niestety przegrali i nie mieli już tej dodatkowej szansy. A tak, inwestujemy 30 gemów i tak naprawdę mamy PSG Dynamike'a za 30 gemów. A teraz przechodzimy do omawiania najważniejszej informacji w tym odcinku. Tryb Power Play został usunięty i zostaje zastąpiony Power League. Zapomnij o pucharkach, teraz mamy 19 Power League Rank. Zaczynając od brązowej i kończąc na masterach. W pierwszej odsłonie ligi gracze zostają przydzieleni od rangi odpowiadające ich najwyższej ilości pucharków, które uzyskali w historii swojego konta. Uważam, że Supercell zrobił naprawdę bardzo dobrą robotę, usuwając tryb Powerplay, ponieważ ten tryb był zwyczajnie nudny i nic ciekawego nie wnosił do gry. A teraz, moi drodzy, w Power League nie dość, że zdobywamy rangi, no to możemy zdobywać gwiezdne żetony, grając w trybie solo albo w trójki wraz ze swoimi znajomymi.
Jeżeli rozegramy tryb trójki po wejściu w matchmaking, rodzaj rozgrywki oraz mapa będą wybierane losowo dla obu drużyn. Musimy wygrać 2 mecze z 3, czyli best of 3. Po tym jak mamy już mapę i tryb losowo wybrany, czas na wybór postaci w trybie Pick Ban. Na początku każda drużyna może zablokować jedną z postaci, której nie będzie można wybrać. Następnie każdy z członków drużyny wybiera swojego brawlera. Pamiętajmy, że każdego brawlera można wybrać tylko raz. Twój progres jest zależny od tego, jak trudny jest twój przeciwnik. Im silniejszy przeciwnik, tym szybszy progres. W Power League otrzymujesz Star Pointsy na koniec sezonu, w zależności od rangi, którą osiągniesz. A oprócz Star Pointsów będą również ekskluzywne sezonowe nagrody. Na przykład ikony profilu oraz możliwość kupienia skina, kiedy osiągniemy odpowiednią ligę. A pierwszym takim skinem, który będzie można kupić, jest Smuggler Penny za 25 tysięcy Star Pointsów. Tłumacząc na język polski, Smuggler Penny oznacza przemytniczkę Penny. Wygląda bardzo fajnie, mi się podoba, ma śmieszny hełm na głowie z namalowaną sprayem białą czaszką. W ręku ma jakiś pistolet, który strzela jakimś nabojem w kształcie czaszki. W skali od 1 do 10 przemytniczkę Penny oceniam na 7. Dlaczego? Dlatego, że kosztuje aż 25 tysięcy gwiezdnych żetonów, pomijając fakt, że wystarczy grać, aby ją odblokować, ale musimy pierw grać bardzo dobrze, osiągnąć pewną ligę, aby móc odblokować możliwość kupienia tego skina. I co sezon będzie można odblokować kolejnego, innego, nowego skina. Więc troszeczkę trzeba będzie się napocić z pewnością, żeby odblokować ten skin. Jaką rangę trzeba będzie osiągnąć? Nie mam pojęcia. Może dowiemy się niebawem. Pierwszy sezon Power League będzie nieco krótszy, ponieważ będzie trwał chyba niecałe 7 tygodni, ale już kolejne sezony będą trwały tak długo, jak trwa karnet zadymiarski, czyli aż 10 tygodni. I co sezon będziemy mogli zdobywać ekskluzywne nagrody, czyli jest to taki turniej przygotowany stricte dla osób, które grają dużo w Brawl Stars. Nie tak rekreacyjnie, ale lubią sobie potryhardować, zawalczyć jakieś nagrody, więc moim zdaniem na pewno to urozmaici nam rozgrywkę. Oczywiście nie ma limitu gier na dany dzień przeznaczonych w trybie Power League. Możemy grać dowoli, aż się pożygamy, nie ma problemu. A Power League odblokowujemy dopiero, kiedy osiągniemy 4,5 tysiąca puszek na naszym koncie. Gorąca strefa i Siege trafią teraz do Mapmakera pod koniec marca. No i oczywiście, czym by był Brawl Talk, jakby nam nie przedstawili nowego skina. I uwaga, uwaga, w sumie troszeczkę się zdziwiłem, bo ta postać już ma 2 skiny, ale dołożymy trzeci, więc moi drodzy, Bibi dostaje nowy skin, który nazywa się Bibilante. Ten skin jest inspirowany w Vigilante, co oznacza samozwańczego stróża prawa. Taką osobą był na przykład Batman. Bibi ma na twarzy maskę, która przypomina mi trochę Punishera. Ma przekozacką niebieską kurtkę i jakąś opaskę na głowie. No i tym razem jej pałka, którą zdziela wszystkich zadymiarzy w łeb, nie jest uśmiechnięta, a jest bardzo smutna, albo i nawet bym powiedział wkurzona. Oczywiście na koniec informują nas, że do gry zostaną dodane nowe odznaki w postaci zadymiarzy oraz nowe animowane emotki. Więc moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jaka zmiana wam się najbardziej podoba. Czy będziecie płakali za powerplayem, czy jesteście zadowoleni, że zostanie dodany do gry nowy tryb, który nazywa się Power League, gdzie będziemy mogli zdobywać te starpońce, ale troszeczkę w innym formacie. Zapraszam oczywiście wszystkich jeszcze na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Pamiętajcie, że do każdego zamówienia jest wręczane zdjęcie moje i JJ-ki, przez nas własnoręcznie podpisane. Tutaj macie kolejny film, który musicie koniecznie obejrzeć. Nie zapomnijcie używać kodu FAREL, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Brawl Stars. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!